Dzień dobry, Bartosz Sawicki, dom maklerski TMS Brokers. W środowe przedpołudnie kurs euro PLN znajduje się na poziomie 4,24. Za 1 dolara płacimy niespełna 3 zł 17 groszy. Kurs euro dolara cofa się z okolic 1,3450 w kierunku okrągłej bariery 1,34. Głównym wydarzeniem dzisiejszej sesji, jak również całego tygodnia, jest publikacja protokołu z posiedzenia FOMC. Wydaje się, że po pierwsze, amerykańskie władze monetarne w ostatnich kilku miesiącach w protokołach jawiły się jako nieco bardziej jastrzębie niż w komunikatach za sprawą rozbieżności pomiędzy bilansem sił, pomiędzy gołębiami a jastrzębiami w składzie decyzyjnym, a w całości Komitetu do Spraw Operacji Otwartego Rynku. Po drugie, wydaje się, że inwestorzy mogą oczekiwać bardziej klarownego określenia, że już we wrześniu zostanie ograniczone tempo skupu aktywów w porównaniu z komunikatem, gdzie zabrakło jakichkolwiek wzmianek na ten temat. Inwestorzy powinni oczekiwać, że Fed chciał pozostawić sobie otwartą furtkę do opóźnienia ograniczenia tempa skupu aktywów. Podtrzymujemy nasze zdanie, że nastąpi to już we wrześniu, jednak prawdopodobnie będzie to symboliczne ograniczenie tempa skupu, co ma na celu uspokojenie inwestorów. Pokłosiem nieco bardziej jastrzębiego protokołu z posiedzenia FOMC będzie kontynuacja umocnienia dolara amerykańskiego, przeceny metali szlachetnych, jak również kontynuacja zniżek na amerykańskich parkietach i wydaje się, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Pod presją znajdą się również waluty zaliczane do grupy Emerging Markets, choć tu od złotego znacznie słabsze prawdopodobnie będą lira turecka, jak również waluty azjatyckie czy południowoafrykański rand. Dziękuję za uwagę.